Cześć wszystkim, witam się z Wami w tych pięknych okolicznościach, a teraz pokażę Wam i powiem coś o wodzu DS900X. Tak oto prezentuje się motocykl flagowy w gamie wodza. Jest to naprawdę kawał potężnej maszyny. Danymi technicznymi nie będę Was zanudził, wrzucę to do filmu w formie jakiejś tabelki szprychowe, koła. Mamy bardzo dobrze zrobiony, wykończony aluminiowy kufer. Tutaj parę moich rzeczy. To jest taki welur. No ale tego raczej się wszyscy już spodziewają po takich motocyklach. Klasyczny łańcuch. A teraz czas powiedzieć coś o piecyku. Jednostka ta produkowana jest na tej samej linii produkcyjnej, co silniki do BMW serii 900. Czy jest to zatem ta sama dwucylindrowa jednostka? Zajrzyjmy w tabelki. BMW melduje pojemność 895 cm3. Co na to mówią dane wodza? O, dziwny zbieg okoliczności. 895 cm3. Mocy o 10 koni więcej ma BMW. Za to w wyniku zapewne lądowania kosmitów wodz ma o 2 Nm wyższy moment obrotowy. Co dość istotne, obie te jednostki swoje szczytowe parametry osiągają w praktycznie identycznym zakresie obrotowym. Dla niedowiarków niech będzie to jedynie zbieg okoliczności. Osobom zorientowanym w związkach Longina z BMW sprawę dalej drążyć nie trzeba. Hamulce mamy tutaj od Brembo. Amorki upside down. Reflektory doświetlające. Z przodu luk jest bardzo agresywny. Świetnie się to prezentuje. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda w markach chińskich. Aczkolwiek już w takich brandach bardziej premium. Oponki markowe, Pirelki, wyważone opony. Mamy tutaj skorpiony, traile dwójki. Z tyłu mamy 150 na 70 na 17. Z przodu mamy 90 na 90 na 21. Wyostrzy się, widać. Dobra, teraz czas przejść do opowiedzenia troszeczkę o tym motocyklu. Jeśli chodzi o prowadzenie tego motocykla, no to jest on bardzo taki niejednoznaczny. Jeżdżąc nim do prędkości około 60 km na godzinę, motocykl prowadzi się dosłownie jak lekki, zwinny cruiser. Jest to dość niesamowite, bo jest on ciężką maszyną, jest duży, ale ta masa po ruszeniu zupełnie gdzieś znika. Jednak wszystko się zmienia, kiedy zaczynamy przyspieszać i tak powyżej tych 70 wszystko się bardzo sztywnieje, motocykl chce jechać na wprost, jest bardzo pewny w prowadzeniu i wówczas, by sprawnie skręcać, musimy już pracować i balansować ciałem, tą pupę na kanapie przerzucać na lewo i prawo. Jeśli chodzi o pracę silnika, bo często w każdym z testów praktycznie słyszałem, że ten silnik poszarpuje. Nie wiem, czy dotarł się, co się stało. W każdym razie ja czegoś takiego nie zauważyłem. Motocykl nie poszarpywał mi, aczkolwiek jego charakterystyka nie jest dość specyficzna, ponieważ ciężko powiedzieć, że ma słaby dół, bo byłoby to trochę nietrafione stwierdzenie, ale jeśli chodzi o tą moc, którą jest rozwijana, to od dołu jest ona taka bardzo zrównoważona. Nie ma takiego potężnego odejścia. Jeździ się nim naprawdę bardzo przyjemnie, no jak mówiłem, niemal jak cruiserkiem. Następnie, kiedy przekraczamy 6000 obrotów, normalnie jakby w ten silnik wstępował jakiś szatan. Ciągnie bardzo po tych obrotach, bardzo szybko
i czuć, jak maszyna się rozpędza, jak dosłownie lokomotywa. Bardzo przyjemne uczucie. Kanapa. Jest ona dość twarda, spora, dość wygodna. Ja preferuję twarde siedziska, więc tutaj nie narzekam. Jeśli chodzi o pasażera, również narzekać nie powinien. Jest tu sporo miejsca dla niego. Pod warunkiem, że nie ma 1,90 m. Na podnóżkach też zajmie wygodne miejsce, podobnie jak i kierownik. Sam kierownik, jadąc na tym motocyklu, to jest tak dość ciekawie, ponieważ tutaj widzimy, że powinna być po ułożeniu tego podnóżka pozycja wyprostowana, aczkolwiek ja cały czas mam takie wrażenie, że te nogi są dość mocno już podgięte do góry. Nie jest to oczywiście pozycja taka jak na Hondach, ale jest no już tak bardziej sportowo. Sam piecyk też bardzo fajnie brzmi. Jest taki dość chrapliwy, co też bardzo mi się podoba. Nie jest on taki w pełni liniowy, jak przyzwyczaili nas japońscy producenci, a tutaj w szczególności prym wiedzie właśnie Honda, która jest za to bardzo chwalona. Ja akurat przyznam szczerze, że od czasu do czasu lubię, jeśli odwinę, to moc jest tak rozwijana, powiedzmy sobie, odrobinę bardziej agresywnie. Jeśli chodzi o pracę quickshiftera, nie mogę na ten temat złego słowa powiedzieć, ponieważ w takim normalnym użytkowaniu działa on bardzo dobrze. Aby to tak działało, trzeba spełnić zasadniczo jeden warunek. Manetkę traktujemy odrobinę agresywnie. Faktem jest, że jeśli będziemy z manetki korzystać w sposób bardzo delikatny, wręcz zrównoważony, na przykład w ruchu miejskim, i w tym czasie będziemy chcieli skorzystać z quickshiftera, no to w dół prawdopodobnie nas nie puści, za to w górę zaliczymy żabkę. Motocykl prezentuje się na takiego typowego ADV-a. Ma stelaże rozbudowane, można przyczepić kufry boczne, kuferek centralny. Mamy tutaj rozbudowany gmol chroniący motocykl przy jakichś tam upadkach. Mamy płytę pod silnikiem. Tu jest akurat aluminium. No jest ona, trzeba przyznać, dość solidna. Ale czy jest to na pewno stricte motocykl turystyczny? Powiem wam szczerze, ja widzę w tym motocyklu takie połączenie kilku motocykli w jednym. Można sobie tym motocyklem pojeździć i w mieście i nie będzie on w żaden sposób dawał wam znać, że no sorry, ale jestem zbyt duży i zbyt ciężki, żebyś mnie tutaj użytkował, kup coś mniejszego. Nie, da się tym naprawdę jeździć. Nie jest tak, że ten motocykl zaraz chce się przewalać na prawo czy na lewo. Nie, to w ogóle normalnie zmienia te kierunki jazdy, nawet przy tych niskich prędkościach, bardzo posłusznie. Jeśli chcemy pojeździć szybciej, naprawdę uwierzcie mi, pomimo tych takich tutaj ADV-owych, mocno ADV-owych odwołań, naprawdę da się tym motocyklem ambitniej pojeździć. Z tym, że warto byłoby już w takim przypadku mieć jakieś doświadczenie w tej kwestii, bo przyznam szczerze, laikowi nie polecałbym takiego motocykla na start. Tu nie chodzi o moc, nie chodzi o to, że zgrywam tutaj jakiegoś tatuśka, który chce chronić cały świat przed jakimś złem. Nie, tu nie chodzi o to. Chodzi o to po prostu, że najpierw warto obyć się z motocyklami, zaczynać od tych troszeczkę mniejszych, lżejszych, a na takie motocykle przyjdzie czas. Dać sobie dobrze jest parę sezonów, 2-3 i wówczas na taki motocykl się zasadzić. Tutaj macie jeszcze amortyzator skrętu.
To są takie feature'y, które w tym motocyklu występują dość licznie. Bardzo podoba mi się też ta LED-owa przednia lampa. Fajny, agresywny taki look. No i tutaj wideorejestrator. Jest możliwość połączenia się z tym wyświetlaczem. Słuchajcie, jeśli chodzi o możliwości elektroniki, tutaj odsyłam na kanał Fotomotoblog, tam Kamil pokazuje więcej możliwości. Ja akurat nie za bardzo mam już czas, żeby się w to bawić, a jest to czasochłonne. Ja jestem z tych ludzi, którzy lubią usiąść na motocykl i od razu nim jeździć, a jeśli chodzi o zabawę, to nie jest jakoś tam mocna moja strona i nie jestem jakimś takim specjalnym frikiem w tych kwestiach. Regulowany zawias. Tutaj jeśli chodzi o w ogóle o zawieszenie, to jest też naprawdę dosłownie majstersztyk, ponieważ siadając na niego macie takie wrażenie, że to jest normalnie kanapowiec. Jaki on jest miękki. Jadąc nim już tej takiej miękkości nie czujemy. Jest on już bardzo pewny w prowadzeniu. Ten tył nie jest taki kanapowy. To jest taki zwarty. Więc ta progresja tego tylnego zawieszenia jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. O, jest tu też regulacja. Bardziej twardo, miękko. Jeśli chodzi o zawias z przodu, jest on bardzo taki mięsisty, ani twardy, ani miękki, bardzo dobrze wybiera nierówności, nie przenosi tego mocno na kierownicę, nawet takie większe te nierówności, dziury, świetnie je wytłumia. Z takich jeszcze bardzo ciekawych rzeczy to mamy tutaj też od razu stopkę centralną. No przy takim motocyklu to tak naprawdę powinna być podstawa. Podstawowe rzeczy serwisowe możemy dzięki temu wykonać. Ale też ze względu na jego masę, tutaj musiałem podłożyć kamyczek, bo jesteśmy na dość miękkim gruncie. To w rzeczywistości najlepiej i najbezpieczniej byłoby postawić go na tą stopkę. Teraz tak, hamulce. Mówiłem, że są od Brembo, z przodu i z tyłu. Tutaj jeśli się dość mocno rozpędzimy, to zauważyłem, że występuje taki, jak to nazwać, żebyście to dobrze zrozumieli. Podczas takiego gwałtownego hamowania macie takie wrażenie, jakby cały czas to balansowało pomiędzy włączeniem się już tego systemu ABS, a tak, żeby jeszcze wykorzystać maksymalnie, jak się tylko da, tą siłę tarcia. No, mamy tutaj dwa zaciski i nie mogę powiedzieć, że motocykl hamuje nieskutecznie, bo byłoby to kłamstwo, bo hamuje bardzo skutecznie, aczkolwiek czuć, że masę ten motocykl swoją ma i trzeba z nią troszeczkę powalczyć. Gdyby tu była jedna tarcza hamulcowa, ojej, zapomnijcie. Te dwie tu jest mus. Jeśli chodzi o tył, również go sprawdziłem i zaskakująco dobrze przehamowuje motocykl. Po prostu działa. Nie tak jak w niektórych produkcjach, że on po prostu jest i na tym się kończy, bo musi być. Piecyk ma to do siebie, że lubi to ciepełko oddać i już po krótkiej chwili jeżdżenia, no tutaj przyznam, że troszeczkę było takiego poznawania go, więc bardzo, bardzo szybko się nagrzał i tą temperaturę oddawał mi na kolana. Co prawda mamy już teraz 20 stopni około, więc to ciepło jakoś aż tak mocno nie przeszkadza, ale w taki naprawdę ciepły, upalny dzień podejrzewam, że moje protektory w kolanach trochę by pływały. Ale to żaden minus, no tak po prostu jest. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Duże silniki dużo więcej tego ciepła oddają. Teraz jeśli chodzi o ten wydech też tak jest do góry poprowadzony. Kolejny taki feature ADV-owy, że sugeruje nam to, że możemy głębiej pobrodzić.
czego bym raczej nie uskuteczniał tym motocyklem. Ale można. Dobra, kończąc już moją opowieść o tej maszynie, muszę powiedzieć, że trochę się jej na początku bałem, bo wyciąganie jej z garażu dało mi taki sygnał, uważaj, ta maszyna swoje waży, ona waży chyba 230 kilo bodajże, zresztą będzie wszystko w tabelce, zobaczycie, ale wystarczyło leciutko ruszyć i to wszystko dosłownie przeminęło. Jeśli chodzi o, mam jeszcze handbary, regulowane klamki, już udało mi się je podregulować pod siebie. Bardzo szybko możemy zamontować sprzęt potrzebny nam do jazdy. Nie potrzebujemy też jakichś tam wielkich wydatków na to. Proste rzeczy świetnie się sprawdzą. Plastiki są całkiem przyzwoite. Sami zobaczcie, no co, do czego tu się czepiać, nie wiem. Wiadomo, że jak ktoś chce szukać dziury w całym, no to sobie znajdzie coś i będzie psioczył. Ja nie mam na to czasu, żeby opowiadać i skupiać się na takich rzeczach i wyszukiwać jakichś dziur, których tu według mnie nie ma. O, tutaj zobaczcie. W materiałowym oplocie dobrze pospinane kable na takie gumowe zapinki. Tu mamy metalowe zapinki, żeby to wszystko się trzymało. Ma to ręce i nogi. Dobrze wygląda. A jeszcze nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził. Mamy tu? Mamy metalowy oplot, oczywiście. Gdyby go nie było, no to byłoby ciekawie. A tak, nie ma się co obawiać, że siła hamowania, że z przewody spuchną i ta siła nam spadnie po czasie. I jeszcze regulacja szyby. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jak chcecie, krytykujcie. Ale polecam przyjrzeć się tym sprzętom bliżej. Wziąć je na jazdę próbną, bo może okazać się, że jednak to, co się wydaje, nie do końca chodzi w parze z tym, co jest w rzeczywistości. Trzymajcie się. Cześć.